to było lustro. W lustrze dostrzegam cudowną magiczność przedmiotu, który nas wzbogaca. Dostrzegłem to, gdy jadłem ciastko przed lustrem. Zjadłem dwa. Obok lustra był ogień. Jeden z materiałów, który sobie ogromnie upodobałem. Wiele razy spotykałem się z pytaniem, które dotyczyło, czy ja jestem rzeźbiarzem, czy malarzem. Pospiesznie odpowiadałem, że jestem magistrem plastykiem, ale w rzeczywistości to chyba jestem naturalistą. Naturalistą, którego nie interesuje kształt tkanki, tylko ogólny obraz żywiołu. I te zjawiska, jakie nam kreują żywioły, chciałbym zasugerować, przedstawić.